metody oszustw się zmieniają, a czasami dopasowują się do aktualnych sytuacji, czyli chociażby początek roku szkolnego, ferie, święta, wakacje. W tym przypadku mamy rzeczywiście do czynienia z takim oszustwem, które w najprostszy sposób dąży do tego, żeby uzyskać dostęp do naszych kont internetowych. Czyli rzeczywiście odnotowaliśmy taką sytuację w powiecie prudnickim, gdzie jedna z kobiet odebrała telefon z drugiej strony słuchawki i osoba przedstawiła się za syna tej kobiety. No i z taką prostą informacją, że wypadł, zniszczył się telefon komórkowy, stąd to połączenie właśnie z innego numeru. No i najprostsza prośba o przekazanie loginu i haseł do bankowości elektronicznej. No tutaj taki błąd popełniony przez osobę, która dała się oszukać, taki po prostu najprostszy, czyli podawanie loginów, haseł, czyli te rzeczy, które zawsze przestrzegamy, aby w sposób szczególny chronić. To są te najprostsze, gdzie jest pod przykrywką najprostszej legendy prośba o przekazanie takich loginów i haseł. Natomiast są metody troszeczkę bardziej wyrafinowane i one rzeczywiście trafiają do osób, które mają wyższe kompetencje i komunikacyjne, i internetowe, i paradoksalnie właśnie to sprawia, że dają się złapać na tego typu oszustwa. Ja tutaj mam na myśli phishing i różnego rodzaju oszustwa za pomocą kodów SMS, kodów do różnego rodzaju portali aukcyjnych, gdzie klikamy w link, który przekierowuje nas na stronę, która łudząco przypomina albo stronę naszego banku, albo stronę jakiegoś portalu aukcyjnego i tam logując się, nieświadomie przekazujemy tak naprawdę login i hasło właśnie oszustom. No i tutaj taką najskuteczniejszą profilaktyką chyba jest to, aby w sposób właśnie szczególnie ostrożny patrzeć na witryny internetowe, które się nam otwierają, a w momencie, kiedy korzystamy z różnego rodzaju portali aukcyjnych, no to korzystajmy z narzędzi, które tam są zamieszczone, czyli narzędzia związane z bezpiecznymi płatnościami. No i musimy pamiętać, że bardzo często jesteśmy narażeni na działania oszustów nie tylko wtedy, kiedy kupujemy coś przez internet, wówczas jesteśmy bardziej wyczuleni, no bo nie mamy pewności, czy za przelane pieniądze otrzymamy towar. Natomiast bardzo często padamy ofiarą oszustów, gdy my coś chcemy sprzedać. Wówczas mogą się z nami skontaktować oszuści właśnie pod przykrywką podania kilku haseł dostępowych po to, aby transakcja doszła do skutku. No i tutaj najczęściej oni właśnie korzystają z takich nieoficjalnych źródeł komunikacji, nie korzystają z tych oficjalnych narzędzi, które strony internetowe posiadają. Wszyscy jesteśmy narażeni, także ludzie młodzi i tutaj kolejna taka sztuczka oszustów, czyli swoje metody adresują do osób, które mają jeszcze wyższe tak naprawdę kompetencje komunikacyjne. No i tutaj naciągacze żerują na chęci zysku po prostu, czyli oferują inwestowanie czy to w złoto, czy w kryptowaluty, również podsyłając stronę, gdzie na początku kontaktuje się z nami ktoś, kto podaje się za konsultanta, prosi o wpłatę najpierw złotówki, później wyższej kwoty. My możemy nawet przez tydzień czy dwa tygodnie obserwować, jak wirtualnie nasze niby zainwestowane pieniądze rosną. Natomiast w momencie, kiedy chcemy wypłacić nasz zysk, okazuje się, że kontakt urywa się, no i dopiero wówczas zwykle takie osoby orientują się, że padły ofiarą oszustwa.